Cześć, witajcie w Polygon TV, ja jestem Lechu, a wy będziecie oglądać przygody Samociemnego na Smoczych Wyspach. Samociemny jest to ten jegomość tu siedzący na zielonym smoku. Jest to mój Worgen Priest w grze World of Warcraft Dragonflight. No i co, kontynuujemy sobie jego przygody po prostu. Sorki, że nie nagrywałem ostatnio, ale trochę nie miałem czasu i mi się też nie chciało do końca. Ale... Zciszę troszeczkę ten... Dobra. No i co? Wyszedł nowy patch jakiś znowu. I dostałem już zadanie, jak się tylko zalogowałem, żeby gdzieś tam polechać. Także... zobaczmy co tutaj... A, tu się pojawiło, że Khadgar do mnie gada, ale nie zdążyłem tego nagrać, więc... po prostu przyjdziemy tam i on nam wszystko chyba opowie jeszcze raz. Ale co oni tutaj piszą nam w tym zadaniu? Potrzebujemy twojej pomocy znowu. Jakiś... ten... nie wiemy co to za postać, która się wyłoniła z cieni. Ona się nazywa The Harbinger. Pogadajmy se w komnacie... tego... komnacie... Chamber of the Guardian, czyli komnata to będzie tego, co broni Azeroth. Poprosiła Malerię, żeby też się z nami tam spotkała. I dostaliśmy nawet teleport jednorazowy. Także użyjemy sobie go i zobaczymy, co tam się będzie działo w tym Chamber of the Guardian. Mam nadzieję, tak swoją drogą, bo dzisiaj nagrywam bez słuchawek, ale testowałem przed chwilą i chyba powinno być ok. Także mam nadzieję, że będzie ok z dźwiękiem. No ale to zobaczymy. Najwyżej piszcie w komentarzach, że bez sensu i żebym nagrywał ze słuchawkami jednak, ale no. Dobra, my mamy iść tutaj, gdzie mam... Aha, to jest to w środku Dalaranu po prostu, ok. Zobaczymy, co oni tam będą chcieli. Aha, pokój z portalami. A oni tu gadają o tym Legionie. To było tak dawno, jak się widzieliśmy. Dzięki, że jestem gotowy. Zawsze potrzebujemy maga twojego talentu. I ja zawsze jestem gotów użyć moich talentów w dobrej wierze. Okej. Khadgar gadał, że przyjdziesz. Myślałem, że to będzie najlepiej, żeby na ciebie zaczekać. Ja mam do niej zagadać, tak? Jeszcze? Khadgar brzmiał, że to jest coś pilnego, kiedy mnie się skontaktował ze mną. Powinniśmy się skierować do środka i posłuchać, co on ma do gadania. Czekajcie, ściszę trochę, bo wydaje mi się, że to się będzie przebijał ten dźwięk. Ja jej mówię, dobra, gadajmy z Khadgarem. A, i filmik chyba się włączy, tak? Aim true. Filmik. My people are no strangers to voices. Moi ludzie znają te gadania ze światów, ale ta jakaś piosenka to jest coś innego. Wszyscy na Azeroth to słyszeli. Rada nie wie, co to znaczy. Musi być ktoś, kto wie. Powiem ci, co znajdę. Aleria. To było tak daleko, stara przyjaciółko. Dobrze cię widzieć. Dobrze u ciebie? Tak dobrze, jak tylko się da. Jak tam rodzinka? Ja nie... Lepiej, jak się będę trzymać z daleka. A, no tak. Void, czyli to zło niesamowite przedwieczne. Tak naprawdę twoje połączenie z tym Voidem to jest to, po co chciałem, żebyś tu przyszła. Nie wiemy dalej, co to jest to mroczne serce. Ale wiemy, że ktoś je porwał, to mroczne serce, i to jest ten Harbinger. Co to jest, to nie wiadomo. I dlatego potrzebuję twojej pomocy. Co? Wyśledzić potężnego wroga i go zabić? W sumie mogłabym jakiejś tej... O, stara, dobra Aleria. A, nie chciałem cię urazić. Do zobaczenia.
Dark heart in hand. Mroczne serce już jest w kieszeni. Dobra. Kurczę, nie wiem teraz, czy to jest nowy patch po prostu, czy to jest już wprowadzenie do tego nowego dodatku. Co? Nie wiem nawet, kiedy ten patch wyszedł, szczerze mówiąc, więc to jakby ciężko mi w ogóle powiedzieć, co to jest, bo nie sprawdzałem też. Wiedziałem tylko gdzieś, bo na Twitterze mi wyskoczyło, że jakieś nowe zadania są, więc robimy. Dobra, pytamy się go o rzeczy? A, chyba się go spytamy. Mroczne serce i Harbinger. Boję się, że mroczne chmury się nad nami zbierają i to się chyba nigdy nie skończy. Ale na szczęście mamy ciebie. Znaczy mnie. Znaczy samo ciemnego w sumie. Co my wiemy na temat tego mrocznego serca? Mroczne serce to jest jakiś starożytny artefakt, który był schowany w Forbidden Reach, tam gdzie tymi niby smokami się zaczynało grę. To też jest taki odcinek, jak tam gram tą miejscówkę ich. Wierzymy, że to jest podobne jak Dragon Soul, a to w dodatku Kataklizm był taki dodatek. A to trzeba strasznie dużo lore znać, żeby wiedzieć, o czym on gada w ogóle. Możliwe, że to jest prototyp, który został wywalony do śmieci przez Deathwinga. Iridikron ukradł to mroczne serce i podróżował do starożytności razem z tymi nieskończonymi smokami, czyli tymi złolami czasowymi. Wypodróżował do czasów, kiedy świat był rządzony przez te protosmoki i aspekty nie były jeszcze aspektami nawet. Następnie wsadził moc do tego mrocznego serca, moc Galakronda, potężnego protosmoka, który prawie że pożarł cały świat. I tak właśnie to mroczne serce zostało stworzone. Ale też Iridikron nie trzymał tego reliku dla siebie. Zamiast tego dał go swojemu sojusznikowi. Dał to temu ziomkowi Harbingerowi. Aha, to są jakieś zadania, których ja jeszcze chyba nie zrobiłem po prostu. Ja nie wiem, bo to jakiś filmik on chce grać dla nas teraz. Zobaczmy ten filmik. Zrobiliśmy to, nasza przyszłość jest zabezpieczona. Czy kiedyś się zastanawiałeś, dlaczego tytani z tą akurat ścieżkę czasu postanowili zostawić? On mówi, tytani są super, wierzę im. Aha, on mówi, że dla tytanów wy nic nie znaczycie. They will not come. All they wanted was our world. With this, the Harbinger will pry it from their grasp. Aha, i on mówi, że ci tytani to w ogóle nie mają nas w głębokim poważaniu i dlatego on się wkurza i się z tym Harbingerem sprzymierzył, bo oni chcą. Tytani chcą tylko naszego świata, a on chce nasz świat obronić właśnie. Kurczę, nie kojarzę tego filmiku, to musi być z jakiegoś zadania, którego jeszcze nie zrobiliśmy. Także do nadrobienia, ale dobra, zróbmy to, co jest teraz na czasie. Chcę wiedzieć więcej na temat tego Harbingera. Niestety nie jest za dużo, co ci mogę powiedzieć na jego temat. Wiemy tylko, że on się z tym Iridokronem sprzymierzył i że ma to mroczne serce. I wiemy tylko, że to jest bardzo potężna persona z potężnym, nie, z groźnym swoim przesłaniem. To jest dlatego, dlaczego wezwałem ciebie i Alerię, żebyście to sprawdzili. Kto to jest ten Harbinger? I co oni chcą zrobić z tym mrocznym sercem? To są pytania, które mam nadzieję, że uda nam się odpowiedzieć, zanim coś się strasznego stanie. Więc będziemy mogli to powstrzymać.
I jeszcze to Radiant Song. Co to jest? Mamy raporty z całego Azeroth o pojedynczych osobach, które widzą wizje wypełnione światłem i nie wiem, co to jest benevolence po angielsku, ale dobra. To światłem i czymś tam, nie? Ale to jest wszystko, co my wiemy. Cokolwiek ta piosenka znaczy dla nas, to dalej nie wiemy. Jaina to będzie sprawdzać i da nam znać. Dobra. No to róbmy ten. A, on tu gada to samo, co go spytałem. I to wszystko? Aha, ona teraz daje nam zadanie, dobra. Jeśli to śledztwo zahacza o Void, to będzie sprytnym posunięciem, żeby pogadać z tymi Void elfami. Musimy do Telogrus Rift iść i z nimi pogadać. Pogadam z Umbrickiem, on będzie coś tam nam pomocny. Dobra. I'll open a rift for us. Follow me. A ona otworzy jakiś portal dla nas? Woo! Dawaj, no. Head through when you're ready. Właśnie przez portal, jak będziesz gotów. Dobra, to się napiję i będę gotów. Sorry, coś mi na gardle siadło. Gdzie jest to miejsce? Co to jest za miejscuwa w ogóle? Ty, nie byłem tu nigdy. Ciekawe. Kurczę, dużo w tej grze jest rzeczy. Ja nie wiem w ogóle, co to jest za miejsce. Jak on... Gdzie ja niby jestem? Jak się tu dostać na wolnie? Co to ma być? Tu jest, widzę, latańsko nawet jakieś? Czy twoi ziomkowie ostatnio widzieli jakieś zakłócenia? Tak. Riftwalkersi powrócili ze swojego śledztwa. Muzyczka jaka fajna. Ej, bez kitu, co to jest za miejscowo? Sprawdźmy sobie. Aha, dobra, to leci tylko tutaj, do tej skały obok. Okej. Tu jest jeszcze latanie do następnej skały. Teraz to się zastanawiam, może to jest, jak się zakłada postać Void Elfa, to się w tej miejscowie zaczyna. Nie wiem w sumie, co to jest. Ale jojo. W ogóle ominęło mnie to, a wydawało mi się, że to jest w dodatku Legion niby. To w dodatku Legion absolutnie wszystko zrobiłem, bo tam nerdziłem ostro, ale dobra. Nie przedłużając. Musimy posłuchać raportów tych Riftwalkersów, zanim zaczniemy własne śledztwo. Może oni będą nas naprowadzą, gdzie zacząć. Okej. O, gadaj o sobie. Niech mi opowie coś. Kiedyś byłem magiem w Quel'Thalas, ale ja i wiele innych zostali wygnani z naszego domu, kiedy nam kazali przestać studiować ten Void cały. Nasze badania w końcu nas doprowadziły do przyjęcia takiej formy, jaką mamy teraz, a czyż jest niebieski? No. I teraz się nazywamy Rendorei, a nie Sindorei, to były chyba wcześniej te elfy, a on się nazywa Rendorei, czyli Void Elves, Void Elfy. I my sobie założyliśmy swój dom tutaj w Telogrus Rift. No i ja razem z Alerią ogarniamy sobie te wszystkie Void Elfy. Dobra. Dawaj te zadania. Riftwalkers mają za zadanie obczajać całą aktywność tego Voida, która się pojawia na Azeroth. Najważniejsze to jest to zadanie.
biorąc pod uwagę, jak groźne są te straszne, ciemne moce, i gadam tutaj z doświadczenia. Wielu z tych Riftwalkersów było wysłanych z zadaniem, żeby ostatnie jakieś zakłócenia sprawdzić. I właśnie wrócili podobno, ale jeszcze nie słyszałem, co mają do powiedzenia. Weź obczaj, co tam gadają. The Rendori shall prove our worth. Tel'Gorus Rift zawsze był bardzo czuły na kosmiczne zmiany. To jest bardzo fajne miejscowa do życia. Spoko, tam jakaś galaktyka. Ale on mówi, że to jest bardzo fajne miejsce do życia. Gdzie to było? A nie, on mówi, że to nie jest zbyt ciekawa miejscowa do życia, ale nie mieliśmy za dużo wyboru. I ostatni przypływ tych energii Void sprawiło, że niestabilne te, jak się nazywają, portale, nie, rifts to są, no kurczę, brakuje mi słowa, rowy, jak rów mariański, coś takiego, nie, że takie coś się otwiera, takie coś jak tutaj się otwiera samo z siebie, i mamy bardzo dużo do sprawdzenia na Azeroth i przez to mi trochę brakuje tych Riftwalkersów. Aha, czy mógłbyś zamknąć te niestabilne portale, które znajdziesz? Tak. Shadows watch over you. There's something else. A vision is being seen all across Azeroth. A i jeszcze jest coś. Wszyscy widzą tą wizję, wszyscy to nazywają Radiant Song. Interesting. Ciekawe. Pogadam z Locus Walkerem. Ale teraz to pogadajmy sobie o tym twoim śledztwie. Dobra. A, czyli uprzedziłem trochę fakty, bo pojechałem już tym wcześniej. Dobra. Aha, czyli po prostu muszę podciągnąć to. Jest, wyrwałem chwasta. Ale spoko jest to miejscowo w ogóle. Podoba mi się. Dobra, ty. O, ona właśnie wróciła. I będzie nam raport składać. Co tam masz za raport? Jest bardzo dziwny wzrost w aktywności tego Voida w Aberdusie. Nie, wciąż nie wiemy co, dlaczego. Ale wciąż jest spokój, także luz. Aha, on nam nic nie powie. Dobra, jedziemy dalej. Aha, ona była ze Smoczych Wysp, a teraz z Kalimdoru nam ziomek powie swój raport. Dobra. Co się tych portali porobiło? Dobra. Gadaj. Tak, on będzie sprawdzał Kalimdor. Gadaj. Sprawdzałem te wojdy na wybrzeżu, ale jakiekolwiek ślady walk już wygasły, kiedy ja tam dotarłem. Więc to jest chyba ślepy zaułek w naszym śledztwie. Dobra. Teraz ty. On sprawdzał Eastern Kingdoms. Okej. Niezbyt dużo do powiedzenia, obawiam się. Wyczuwałem jakąś aktywność na północy kontynentu, ale ślad
Ślad wygasł w okolicach Zul Aman. Zul Aman. Zul Aman to jest chyba to? Tak, Zul Aman. Dobra. To jest trollowa miejscówka, tam jest chyba raid, albo nie stacja, już nie pamiętam teraz. Dobra, jeszcze sobie zamknijmy te portale i chyba możemy wracać do... A, on tu jest już. A, on gada, że jeszcze Riftwalker 1 ma wrócić z Nordrendu. Okej. Okay. Dzięki za pozbieranie raportów. Niestety Riftwalker z Nordrendu jeszcze ma wrócić. Ona sprawdzała tą aktywność Voidów w Galakrond Srest, w tej miejscówie. Biorąc pod uwagę miejscówkę, że ta miejscówka jest połączona z tym mrocznym sercem, sugeruję, żebyś jej poszukał. Mam nadzieję, że ten Riftwalker dalej jest w stanie ci dać jakiś raport. Wspaniała robota. Te niezatrzymywalne portale Voidu, one zagrażają nie tylko naszej rzeczywistości. Jeśli się nimi nie zajmiemy, one się będą rozprzestrzeniać i żadna rzeczywistość nie będzie bezpieczna. Dobra. Zrobiłem. Galakrond Srest, gdzie ten mroczne serce zostało po raz pierwszy ulepszone przez Iridikrona. Nie wiemy, jaką siłę, jaką moc ten artefakt ma, ale wiemy, że Harbinger go ma. I teraz jeden z naszych Riftwalkersów został zaginiony, więc wszystko się tam zaczyna. Nie wierzę, że to jest wszystko przypadek. Chodźmy na Nordrend i obczajmy tą miejscówkę. The Riftwalker's absence. Could it be connected to the Dark Heart? No i ona gada w sumie to samo, co przed chwilą. Dobra, jedziemy. O, jesteśmy. Tak, wspomnienia wracają. Dobra. Czas znaleźć naszego Riftwalkersa. Karetka jedzie, mam nadzieję, że nie słychać tego za bardzo. Czas znaleźć naszego Riftwalkersa. I jeśli będziemy mieli szczęście, znaleźć też wskazówkę o tym Mrocznym Sercu i Harbringersie. Nieczęsto pracuję z Riftwalkerami. Raczej wolę sama robić jakieś zadania, ale też nie porzucę żadnego z nich. Nie mogę wyczuć żadnego tego Riftwalkersa, bo ona ma wyczuwanie ich. I naszym najlepszym pomysłem na wyśledzenie to jest po prostu prześledzenie kroków po kolei. Czyli musimy podążać za cieniem jej. Czy jak to nazwać? This is where Iridikrond empowered the Dark Heart. To jest tu, gdzie Iridikrond to ciemne serce ulepszał. Miliardy lat temu. I dlaczego teraz, i dlaczego tutaj właśnie jest ta Void? Te Void aktywności się zrobiły. Aha, i Aleria ma coś tu zrobić, tak? Tracks. Ślady mogą należeć do naszego Riftwalkera. Chodźmy za nimi. Chodźmy za nimi w takim razie. Dawaj, Aleria.
Galakrond was consumed by a never-ending hunger. Galakrond został pochłonięty przez nieskończony głód. I ten sam głód został użyty, żeby ulepszyć to ciemne serce. Tam mroczne. Czarne serce. Dark to jest chyba, że czarne? Że ciemne chyba, nie? Riftwalkersi zaraportowali nam przepływy w tej energii voidowej. I później był spokój. Dobra. Czy to mroczne serce absorbuje moc magiczną i przekształca je w ciemność? These tracks lead north. Wait, I sense something. Te ślady prowadzą na północ. Czekaj, coś wyczuwam. Czy to Ulduar? Wyruszam. Weź mnie tam, spotkaj. Do Ulduaru mamy lecieć? Tam? To jest miasto tytanów w ogóle. Ulduar. Raid tam był. Fajne. Generalnie... Chyba już wspominałem w którymś odcinku, ja to też zalinkuję w opisie. Jak... Lubicie to oglądać, ale nie do końca rozumiecie, co się dzieje w fabule tego, tej gry. To polecam, jest taki kanał Nobel, ileś, 87, coś takiego? Nobel, jakiś tam numer i gość bardzo fajnie tłumaczy właśnie całą historię World of Warcraft, lore właśnie, kto jest kim, o co w tym chodzi i tak dalej, bo jakby nie przeszkadza, ta niewiedza nie przeszkadza za bardzo w grze, ale powiem wam, że w tych dodatkach poprzednich, na przykład w Wrath of the Lich King, czyli tutaj, gdzie jesteśmy w tej miejscówce Nordrend, no to powiem wam, że ta fabuła była bardzo fajna, na przykład cała ta miejscówka Stormpeaks z fabułą o tytanach, którzy właśnie mają swoje miasto, do którego lecimy, i te wszystkie wystające kolumny to są tak naprawdę silniki tytanów, które coś tam mają robić. Zresztą tutaj w tym dodatku teraz, w który gramy Dragonflight, to też było trochę napomknięte o tych tytanach, no bo tam też jakieś ich krypty chyba żeśmy przecież przeczesywali i tak dalej, także trochę było coś napomknięte, ale nie ta skala jednak. No, a tutaj proszę, Ulduar. Bang. O, ile to ludzi. A, jesteśmy na dobrym tropie, ona mówi. No, w sumie tak, jest ich tutaj sporo, tych wojdziomków. Trzeba będzie ich pokonać zaraz. Chyba wiemy, dlaczego ten Riftwalker nie stawił się z powrotem. Ona chyba się ona chyba nas zdradziła i teraz służy Voidowi. Nie będę zaskoczona, jeśli Harbinger maczał w tym palce. Czy musimy ją pokonać? Co te wszystkie Voidowe rzeczy tu robią? Czy to Harbinger to zrobił? Czy to jest moc tego mrocznego serca? Ja nie będę stać bezczynnie i na to patrzeć. Musimy się skonfrontować z tym Riftwalkersem. Nie wątpię, że ona będzie miała... że ona będzie patrzyła trzeźwo na to, ale może ona nam powiedzieć coś. O, Harbinger gada do nas. A, nareszcie dotarłeś, mój gość honorowy. Ten głos. A ja wiem, już widzę po tym zaciemnionym. To jest jak z masą, że się poznaje, nie? Już wiem, kto to jest, ale nie będę wam robił spoilerów. To
Zresztą i tak nie będziecie wiedzieć, o kogo chodzi, bo to w poprzednim dodatku tam, który był, była ta postać. Aaaa, cienie ją zabrały, weź się broń. Nie ma tak dobra. Bang. Szukasz mojego mrocznego serca? Dobrze. Chodź sobie, weź. Mam do tego wleść, chyba. To jest mój obowiązek, żeby nauczyć Rendorajów, czyli te Void Elfy, żeby się przeciwstawiać pod szeptom Voidu. A jeśli tylko bym się dostała do tego Void Riftwalkersa, zanim się do niego dostał Herbringer, Nilara, jej imię była Nilara. Nie popełniaj błędu, samociemny, wiem, że to pułapka. Ale jeśli jest jakakolwiek szansa, że ona nas doprowadzi do Harbingera, musimy wejść w tą pułapkę i podjąć to ryzyko. Bądź gotów. Idziemy. Farewell. Dobra. Ziom. A, znowu się teleportujemy do innego dodatku? Czekaj, co? Czemu ona tam jest? A, i się teleportujemy do kosmosu, w ogóle się wyteleportowaliśmy, dobra. To jest Eredath. Jaki Eredath? Nie wiem, co to było Eredath, już nie pamiętam. Czy to jest Eredath? Nie. Kurczę, nie pamiętam, co to było Eredath. Eredath, a to jest ta miejscówka po prostu, dobra. Eredath, nigdy nie myślałem, że tu wrócę. Nie po tym, jak Legion został w końcu pokonany. Dlaczego Harbinger nas tutaj zaprowadził? Te postaci przed nami, podejrzewam, że to są wspomnienia, moje wspomnienia. Czy to robi Harbinger? Czy to ja robię? Musimy to obczaić. Musimy odkryć, dlaczego nas tu zaprowadziła Harbingerowa. Harbingera. Dobra. O co tu chodzi? Ona gada. A, mam po prostu zabić się, tak? Co? Tu jest jej pomnik w ogóle, Alerii. Ale fajny. Co? A to jest syn Alerii, Arator. I jakiś Xera. To jest ostatni raz, kiedy widziałem mojego syna jako chłopczyka. Mój Arator. Tak się cieszyłam. Tamtego dnia. Xera mi pomogła się z nim skontaktować, ale moc światłości to nie było wszystko, żeby pokonać Legion, dobra. A, i to są różne... za daleko stanąłem. No spoko, spoko. Dalej, co to są za ten? O, tu jest Aleria, ale młoda. Tu jest jej matka, tak? Mother. O, co się? Ojciec. Sylvanas!
Sylvanas, ta, która jest zła teraz. Liradh, to jakiś brat jej pewnie, tak? Czy ktoś? I Veressa. Veressa. Tego ziomka nie kojarzę. Jej rodziców też nie. Ale Sylvanas była w poprzednich dodatkach i Veressa też gdzieś się pojawiła już. Dobra, dawaj mnie ten. Odrzucenie roli generała nie było proste. Ani dla mnie, ani dla rodziny, ale też zostawienie ich za sobą. Nie udało mi się ich obronić, albo przynajmniej zginąć razem z nimi. No, są straszne stare dzieje już w Warcraftcie, o co chodzi. Także ja to... Jakiś ziomek też tu jest, on pomógł. Dobra, i jeszcze co mamy? Tu mamy ostatnie wspomnienie. Czyli tu jest Aleria, jak jest mroczna i walczy z mrocznym takim czymś. Tak? Ona jest mroczna chyba. Tak, bo tam było w tej fabule, że ona się zmroczniła, ale się udało jej to kontrolować, dlatego nie jest niebieska, tylko jest normalna. Gdzie ty jesteś tutaj? No. Ale tak naprawdę ona jest mrocznym elfem, też tym wojdowym. Bo coś tam jest tak silna, że coś tam... dobra. Siup! I przyjęcie tego wojdu, niczego nie żałuję. Porzuciłam swój świat, porzuciłam mojego syna, żeby ich chronić. I opuściłam Armię Światłości, więc to było w sumie to samo dla mnie. Aha, bo ona w tym dodatku Legion tego wojdu się nawdychała i tam się zrobiła mroczną elfką. Dobra. Dobra, obczajamy tego Harbingera i spadamy. Ona tak gada. Nagle wszystko to wygląda na dosyć prywatne, że Harbinger musi mieć jakieś problemy ze mną konkretnie, a przynajmniej jakieś interesy do mnie. Ona tak gada. Wyczuwam kolejne wspomnienie przed nami. Nie chcę się w sumie bawić się w tą gierkę Harbingersa, ale to wygląda na jedyną ścieżkę, którą możemy przyjąć. No i przy okazji już tak dużo tych wspomnień żeśmy pokonali, więc weź się przygotuj. Aim Troopus is a hunt, and our prey awaits with hungry jaws. No i ona gada, że jesteśmy na polowaniu i nasza zwierzyna oczekuje nas z groźnymi szczęką groźną. Tularion i Aleria. Tularion to jest jej ten partner, czy nie wiem jak się to nazywa. I would rather have died than have you fall. Wolałbym, żebyś umarła, niż żebyś się sprzeniewierzyła i była zła. Wiem, i moje przeznaczenie się nie zmieniło. Twoje największy żałość. Weźmy je, wprowadźmy do życia. Ho. Co? To nie tak było wcale. Przysięgałaś światło, Aleria, i teraz... A nie, ty zdradziłaś światło, Aleria, i teraz jesteś moim wrogiem. Musimy za nim iść. To czy nie? Gdzie teraz pojedziemy? Znowu w tym samym dodatku. A, tu zaczęliśmy, tak? Dobra. I tu się okazuje, że tu atakują złole nas. Harbinger ośmiela się używać moich ludzi, moich wspomnień i mojej miłości przeciwko mnie. To teraz będzie wiedzieć, co to znaczy być moim wrogiem.
Nie, tylko nie Wojtelfy, nie Telgorus Rift, nie dzisiaj. Ona ściska łuk mocniej. Te złole to jest to samo co w Ulduarze żeśmy walczyli. Harbringer musi nimi zarządzać. Weź, zabijaj ich. Dobra. Okej. Ziu. Nie ma żadnego lutu, nie ma nic. Oni nie biją tak naprawdę, chyba. Przepraszam, Ty jeszcze nie zginąłeś? A dobra, muszę klikać jeszcze tych ziomków. I tego. I kto tu jeszcze jest do kliknięcia? Jeszcze trochę i będzie zrobione. Dobra. I co dalej? Aha, mam jechać do... podejrzewam, że to będzie ten portal. Aha, jeszcze drugi portal muszę wziąć. No. A to ja tam siedziałem i zabijałem masowo, a tutaj mogłem po prostu iść po drodze i wszystkich. Zostawcie mnie, już zabiłem was tyle ile trzeba. Będę mnie teraz wkurzać te potworki wszystko po drodze. Zostawcie mnie. Nasza prawdziwa cel jest przed nami. Ta przekręcona wizja Tulariona. No tak dobra. Dobra, wszyscy? Już nie dacie spokój? I ona gada, że te wojdy się będą spawnować tutaj bez przerwy, ale na ten moment musimy swoją uwagę przekierować. Musimy pokonać tego Tulariona złego. Czyli istnienie tego wynaturzenia nie jest akceptowalne. Jeśli je zostawimy, to może zniszczyć to, co zostało jeszcze z tej miejscy w Telogrus Rift. Zakończę to własnymi ręcyma. No i musimy go zabić po prostu. No dawaj, nie?
Jademy. Wszystkie odpałki, jak on jest taki silny. No i oni się coś tam kłócą, on gada, że jak możesz się sprzeniewierzać rodzinie czy coś. Już? Aleria, a bo ona gada, że nie może go zabić i przyszedł do Locust Walker, dopiero go zabił i Heartbringer gada: Aleria, widzę, że masz... słaba jesteś. Wypad stąd, Zalatav. A, on zdradził już, kto to jest. Dobra, nie będę się wam tutaj wpraszać. Ona taka gada. Więc Locust Walker ujawnił, kto to jest. Jest to Zalatav. Wiecie, kto to jest? Nie wiecie. Nie dziwię się. Wow, dostaniemy łuk jej. Kiedyś były takie czasy, kiedy bym się nie zawahała i wtedy bym zabiła to widmo bez problemu. Nawet jeśli to się przekształciło, to widmo, w mojego ukochanego. Ale coś się zmieniło, ja się zmieniłam. Idź, gadaj z tym Locust Walkerem. On chyba wie więcej niż my. Czy ja się domyśliłem, że co chodzi dawno temu, ale... gdzie to jest? Wojt... to? Me? A to jest... takie coś wstałem? Kadzidło jakieś. Dobra. A, więc ona teraz się tytułuje Heartbringerem. Jak to pasuje do niej. Już nie czuję jej obecności, ale nie bądź tutaj, że ten, zaczarowany. Zalatav i jej gierki będą kontynuowane. I Aleria teraz jest jej pionkiem na jej szachownicy. I ty też jesteś. Znaczy, samociemny. Dobra, muszę iść do Dalaranu i powiedzieć Khadgarowi o tym. Mam dużo z wami do pogadania o Zalatav, teraz, która się nazywa Heartbringerem. I to, jak to Radiant Song jest słyszana w całej tej, w całej krainie. I filmik. Jestem gotów. A więc to Zalatav ma to mroczne serce. Teraz wiem, dlaczego ona się nazywa Heartbringer. Heartbringer. A, dość mam zagadek na jeden dzień. Te wizje, które twoi ludzie mają, to samo mają moi ludzie. Zanim nasz świat został skonsumowany przez Dimensiusa, Void Lorda. Co? Chyba nie myślisz. Czy Zalatav chce to samo zrobić z Azeroth? Obawiam się, że to chce ona właśnie zrobić. Musisz znaleźć, jak ją powstrzymać. Co? Ja? Ona wie dokładnie, jak mnie skrzywdzić. To nie mogę być ja. Tak, ona wie twoje największe lęki i twoją rodzinę też zna. Ale musisz pozbyć się tego lęku. Musisz wyzwolić się i być tym, kim jesteś naprawdę. A ja wiem, kim ja jestem. Czy to prawda, czy wiesz? Nie jesteś zrównoważona. Musisz się nauczyć swojej unikalnej natury. A jeśli nic tego nie zrobisz, to Azeroth już jest stracona. Wow! Ona gada: to ja uciekam, bo ja wam wszystkim zagrażam. Gadaj z Khadgarem, a ja powrócę kiedyś tam. No dobra, nie?
kartą Dukatgar in Dalaran mogę po prostu portal do Dalaranu wziąć, czy... To będzie ten sam filmik? Tak, to jest ten sam filmik. Ale on ma jeszcze drugą opcję dialogową. Dobra, już gadałeś o tym. Czemu... Aha, on jeszcze gada takie rzeczy. Mój pierwszy i najbardziej problematyczny uczeń. Może pewnego dnia Aleria zobaczy, dlaczego tak było. Mam nadzieję, że to nie będzie za późno. Dlaczego zdecydowałeś się uczyć te Void Elfy na temat tego Voidu całego? Twoje pytanie ma jakieś podstawy dawno temu, a ja postanowiłem uczyć Alerię o tym Voidzie całym. Ale ona udowodniła, że jest godna tych lekcji. Aha, że ona go uwolniła od Legionu chyba, z tego co rozumiem, tak? Prawdopodobnie chciałem zaspokoić własną ciekawość i Telogrus Rift. I całe te Void Elfy są całkiem ciekawe, czyż nie? Czyż tak? Dobra, no to chyba wszystko tu załatwiliśmy. No to się pojedziemy do Dalaranu po prostu. I to wygląda na to, że to będzie koniec tego questline'u wprowadzonego w nowym patchu, chyba że od razu będzie jeszcze coś nowego. Nie wiem, czy to już... Nie, bo pre-patch chyba jeszcze nie wyszedł do tego nowego dodatku. Ten nowy dodatek to ma wyjść gdzieś na jesień dopiero, więc jakby jeszcze z pół roku prawie jest. Dostałem prezent. Dostałem... Takie coś. Spoko. Dobra. Dawajmy do tego Khadgara, Czaroidzia. Pim, 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 pirim. Dalej nie wiemy nic od Magniego? Nie. Mówca Azeroth wciąż siedzi cicho. Teraz mi jest ciężko tłumaczyć, bo wszystkie... To jest wszystko gadanie z tych poprzednich dodatków. Tu jest... Gdzie to jest to miejscowo? Tutaj. Tutaj jest taki wielki miecz wbity w naszą planetę, który... W którymś dodatku walczyliśmy z... W tym Legionie ostatnim bossem był ten Tytan, którego pomyliło mu się w głowie. I w ostatnim filmiku, jak już go zwalczyliśmy, to on ostatnim tchnieniem wziął miecz taki wielki, w wielkości kosmosu i tak wbił planetę. I tu jest ten miecz wbity i tu jest ta miejscówka, gdzie Magni siedzi. To jest krasnal, który się zamienił w diament. Bez zwycięzcą czy coś, nie wiem. Dobra, nieważne. Mówię, ten Nobel 87 jest kanał, to sobie zobaczycie, bo... To jest abstrakcyjne po prostu, jak się zacznie o tym opowiadać tak, o jednym wątku, tylko... W sumie głupia była ta fabuła strasznie, więc jakby... Dobra, jedziemy z zadaniem. Harbinger to jest Zalata... I ona już zaatakowała Telgorus Rift. To jest bardzo, bardzo poważne, samociemny. Obawiam się, że nie mamy czasu na jakieś dochodzenia dalej. Jeśli Locus Walker ma rację, to odpowiedź na nasze pytania leży w tych wizjach Radiant Song. Musimy odkryć, co to znaczy. She has the power of the dark heart at her disposal. No i on podsumowuje teraz wszystko. No, oni podsumowują w sumie to, co tutaj żeśmy ustalili w tym. Furious heard a similar song before Koresh was destroyed. Then is Azeroth herself the one in danger? Is she speaking to us? We need answers. We need her speaker.
Dobra, i musimy się z tym Magnim po prostu porozumieć. Ty, ale ja wiem. A i Tralowi jeszcze musimy powiedzieć. Znowu musimy Horda i Aliansy się połączyć i znowu działać. Power of Friendship. Gra się nazywa World of Warcraft, ale będziemy walczyć za pomocą przyjaźni i miłości. Coś jeszcze mogę zrobić, czy to już jest wszystko? Chyba zrobiliśmy wszystko, także fajnie. Nowy patch zrobiony! 55 minut z pełnym tłumaczeniem wszystkiego. Także jakbym nie tłumaczył, to by 20 minut było skończone prawdopodobnie. Nie no, spoko. Fajnie, że wychodzi nowy content, fajnie, że coś się dzieje w tej grze, fajnie, że... Jakby ja gram od już tam piąty dodatek chyba z rzędu, czy szósty, to... No, nie, więcej nawet. Na globalu to gram piąty czy szósty dodatek, a wcześniej grałem jeszcze na jakichś prywatnych serwerach. To wiem mniej więcej, o co chodzi, ale podejrzewam, że wy możecie być skołowani, więc jak chcecie się dowiedzieć po prostu... Ja nie będę robił filmików, bo to jest za dużo po prostu opowiadania i to jest zbyt zagmatwane już. Także polecam właśnie, linkuję ten kanał Nobel, chyba 87, jakiś tam numerek. Gość co prawda po angielsku, ale chyba ma nawet napisy takie, że YouTube automatycznie tłumaczy, więc możecie sobie odpalić na polski. Nie wiem, czy po polsku ktoś to robi, bo jakby... no. Dobra, ale to w takim razie żegnam się z wami. No i co, w następnych odcinkach po prostu, dopóki nie wyjdzie jeszcze ten nowy patch jakiś i więcej jeszcze zadań nowych wprowadzi, no to będziemy po prostu sobie kontynuować. Jeszcze widzicie, ile tutaj jest zadań do zrobienia. 4 w jednej miejscówce, questliny 6 w drugiej miejscówce. Tu jest jakieś zadanie do zrobienia, no generalnie jest tego sporo. Także jeszcze mamy co robić. No, więc mam nadzieję, że wyrobimy się przed początkiem nowego dodatku, a mówię, ten dodatek to jakoś wrzesień, październik, coś takiego zawsze wychodzą. No. Także tyle. Dzięki za oglądanie, to były przygody Samociemnego na Smoczych Wyspach i mam nadzieję, że do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!